Telewisa presenta. ¿Será cierto que la verdadera Czy to prawda, że prawdziwa wolność polega na absolutnej samokontroli? Dziękuję. Bustamante tak mnie naciskał, że nie miałem wyjścia i podpisałem czeki. Ciężka sprawa. Przekupywał pana? Dał mi pieniądze, których nie powinienem przyjąć. Bardzo żałuję. Wstyd mi. Ale stało się. Nie będę się wypierał. Nie zależało mi na forsie, ale na Galii i Pili. Gdybym nie podpisał czeków, odszedłbym z niczym. A one byłyby bezbronne. Rozumie pan? Bustamante pana zastraszał. Powiedział, że jeśli odmówię, zwolni mnie. Chciałem zachować twarz przed rodziną. Pilar i Galia zawsze były dla mnie najważniejsze. Rozumiem. Ale musi pan wyznać prawdę i oskarżyć Bustamante. Nie mogę. Będę skończony. Nigdzie nie znajdę pracy. Niemożliwe. Popełnił pan błąd. Ale ważne, co zrobi pan teraz. Zrzuci pan kamień z serca. Publiczne wyznanie mnie pogrąży. Ta szkoła od lat utrzymuje wysoki poziom. Uczniowie nie mogą ucierpieć z powodu skorumpowanego faceta nadużywającego władzy. Jest pan dyrektorem. Pomimo błędów ma pan obowiązek postępować etycznie. Za wszelką cenę musi pan bronić szkoły. Cześć, Barbie. Chciałam zapytać, co słychać, ale po minie widzę, że bez zmian. Źle się czuję. Nie wiem, co robić. Rozumiem. Ale nie możesz całe życie chować się w mysiej norze. Zauważyłaś, że choć się różnimy, jesteśmy podobne? Jak to podobne? Obie zostałyśmy oszukane przez rodziców. Masz rację. Powiedz, jak to przezwyciężyłaś? Dopiero niedawno zrozumiałam matkę. Rodzice robią, co mogą, a ja pogodziłam się z tym, że moja mama nie jest idealna. Poprosiłam ją o wyjaśnienia i wybaczyłam kłamstwa związane z tatą. Ja nie jestem w stanie wybaczyć ojcu. Rodzice nie są idealni. Porozmawiaj z nim. Lepiej nie. Boję się pytać i usłyszeć bolesną prawdę. Tengo miedo de preguntar.
saber más cosas que me duelan. Rozumiem. Ale znacznie lepiej jest poznać prawdę. Nawet przykrą. Wcale tego nie chcę. Występują. Zbuntowani. Odcinek 434. Recuperar tu amor, como sacar la tristeza de mi corazón. Mi mundo solo gira por ti. Como sanar este profundo dolor. Siento correr por mis venas tu respiración. Estoy tan conectada a ti, que hasta en mis sueños te veo. Sin ti yo me muero. Y es tu corazón que te robaste cuando te marchaste. Y te marchaste con mis besos y mis sueños. Y es tu corazón que está latiendo cada vez más lento. Estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó. Miło, że zadzwoniłaś. Chcę znaleźć mamę. Dasz mi jej numer? Chętnie, ale nie mam. Robisz mi trudności. Nie. Szukałem jej w hotelu, ale już tam nie mieszka. Chyba wyjechała z kraju. Spokojnie. Znajdę ją. Nic nie zrobisz. Nie kiwniesz palcem, bym spotkała się z mamą. Jak możesz? Już zrozumiałem, że zepsułem wszystko kłamstwem. I chcę to zmienić, akurat. Ty, tchórzu, boisz się przyznać, że zostawiła cię żona i wolisz udawać, że umarła. Ranisz mnie. Masz rację. Ale byłem tak wściekły. Przestań. To nie tak. Marina nie chciała cię zabrać. Zostawiła nas oboje. Nie wierzę ci. A wiesz, kiedy uwierzę? Gdy sama mi to powie. Wiesz, co lubię prócz rozpieszczania? Co? Dzień bez Javiera. Dobrze, że go nie ma. Odpoczniemy przynajmniej dwa dni. Nie wyglądasz na szczęśliwą. Coś się stało? Martwię się o Miguela. Mama mówiła, że byli u niego z Franco i wciąż ich nie poznaje. Nie chce nikogo widywać. Jest z nim coraz gorzej i to mnie martwi. Gdy u niego byłaś, nie stało się nic dziwnego? Nie. Nic mu nie powiedziałaś? Lo único que hice fue
Miałam torebkę czekoladek. Poczęstowałam go, a on zjadł wszystkie. Myślisz, że się przez nie pochorował? Stracił pamięć, ale brzuch ma w porządku. Nie żartuj ze mnie. Jesteśmy sami. Zamknij się. Zobaczą nas. Złaź ze mnie.